20 czerwca, strona 60. Napisałem bardzo zły dzień. Po kolei. Rano poszedłem wyrzucić śmieci, sprawdzić list w skrzynce. Nie było. Ale po południu listonosz przyniósł informację, która okazała się dla mnie ważna. Mianowicie to była pierwsza komisja rekrutacyjna Wydziału Historycznego i napisane było pod datą 19 czerwca. Pan Mateusz Churysz, niniejszym zawiadamiam, że został pan dopuszczony do egzaminu wstępnego na pierwszy rok studiów na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, kierunek studiów historia. Egzamin pisemny rozpocznie się 1 lipca o godzinie 12 w sali Łowmiańskiego Kolegium Historicum przy ulicy Święty Marcin 78 w Poznaniu. Egzamin ustny rozpocznie się dnia 6 lipca o godzinie 15. Na egzamin powinien pan przynieść niniejsze zawiadomienie oraz dowód osobisty. O wynikach egzaminu zostanie pan powiadomiony po 20 lipca odrębnym zawiadomieniem pisemnym. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej dr Maciej Michalski. No i generalnie dzień wyglądał pozytywnie, prawda? Już mam tutaj cel wyznaczony, skończyła się szkoła średnia, teraz rozpoczynam nowy etap życia. No i przyszedł po południu kolega, siedzieliśmy przy klatce, poszliśmy się przejść tutaj w koło ulicy Pobocznej. No i potem powrót. Zobaczyłem, że tynkują blok tutaj na osiedlu. I kolega zaproponował potem, aby usiąść w klatce. I tak jakby to nie ode mnie zależało, czasami mówi się, że licho tak człowieka pokusi, że dosłownie w kilka sekund skoczyłem, aby dotknąć daszek, taki jak mamy przy klatce. Upadłem, poczułem, że noga prawa mi się wykręciła. Wstałem, wszedłem do klatki, poczułem, że noga mnie boli. No, faktycznie to była taka jakaś głupota, ponieważ ja bardzo lubiłem koszykówkę i tak sprawdzałem sobie od czasu do czasu mój wyskok. Akurat wychodząc z klatki, to był taki podest i niestety mając buty niskie, po tym skoku właśnie tak mocno sobie skręciłem nogę, że narobiłem sobie szkód na całe wakacje. Poszedłem szybko do domu, mama była w szoku, tak, co się stało. Trzymałem nogę w misce, płakałem nad swoim losem. Przyjechał ojciec, no i pojechaliśmy z mamą i z tatą najpierw do lekarza, nazwijmy to rodzinnego, potem do szpitala wojskowego, właściwie na Grunwaldzką w Poznaniu. Włożyli mnie na wózek, na rentgena. Lekarz powiedział, że to jest krwiak. To nie było złamanie. Dostałem opatrunek, recepty, leki do apteki i póki co musiałem w domu leżeć. Bardzo mnie to bolało i nie mogłem mieć nogi włożonej w gips, bo właśnie tam musiało to wszystko, jakby tak powiedzieć, tak zejść, prawda? Ach, no to było coś strasznego. Ciężko mi byłoby iść do toalety na jednej nodze. Nie mogłem wytrzymać z bólu. O 20 przyszedł kolega, ten co to widział w zasadzie, tak, zapytać się, co się ze mną stało, jak tam, jakie są skutki, a ja napisałem, że jakiś fatum. Nie rozumiem, dlaczego to mi się przydarzyło, bo mam za chwilę egzamin, tak, 1 lipca. Mam 2-3 dni zwalczać obrzęk, a w poniedziałek nogę dać do gipsu. Cóż tylko czekać. No i potem przez następne dni oczywiście leżałem, miałem gips. Tam też był problem, zaraz opiszę, jak to się stało z tym gipsem, jak dostałem, bo to też tak łatwo nie poszło. I oprócz tego przygotowałem się na egzamin z historii. 24 czerwca tu są napisane, jakie tam były kłopoty. Mama poszła do lekarza, tak załatwiać moją sytuację. I mimo wszystko została ta wizyta odłożona. To był poniedziałek, a ja miałem czwartek dopiero jechać, mieć założony gips. Jednocześnie czytałem historię, napisałem, że słucham audycji historycznych. Jeśli chodzi o naukę, to uczę się tak jak na maturę, a z historii jeszcze więcej. I tak wyglądały moje niby wakacje czerwcowe. No, bardzo źle wspominam ten czas. 27 czerwca, zły dzień.
z pomocą, bo tata był w pracy, przyszedł dziadek oraz wuj i pojechaliśmy na Kasprzaka. Okazało się, że lekarz nas nie przyjmie, bo skończyły się limity. Proszę bardzo, to tyle lat temu i właściwie to mało się zmieniło w tej medycynie. Lekarka powiedziała, że nie do ortopedy, a do chirurga, ordynatora, ale moja mama musiała jechać ponownie do lekarza rodzinnego, aby zmienił skierowanie nie na ortopedę, tylko na chirurga. No i tak się stało. Dziadek ze mną czekał, a wuj pojechał z mamą właśnie do tego lekarza rodzinnego. Ja z dziadkiem rozmawiałem o historii, dobre pół godziny, bo lekarz miał dwa zabiegi. Potem obejrzał nogę. Ubłagaliśmy go, proszę zobaczyć, aby włożył gips plastikowy, a nie taki zwykły, ciężki, ale powiedział, że to będzie koszt na tamte 150 zł. No właśnie, i no, zgodziliśmy się i kontrola miała być 2 lipca, a gips ma mieć aż 3 tygodnie. No, dla mnie to prawda tragedia. Potem do domu, obiad wieczorem i trzeba powiedzieć, że no już chyba trochę uspokoiłem, pogodziłem się z tym losem. Mając gips, no myślałem, tu napisałem, że z pokorą przyjmuję, uczę się na egzamin i zobaczymy, co będzie dalej. No to przejdźmy do egzaminu. 1 lipca, egzamin bardzo ważny, gdyż to na studia historyczne. Obudziłem się o 8:15. No, rano było dosyć nerwowo. Wuja już do mnie dzwonił. Tak, bo mieliśmy, prawda, tam jechać. No ja nie mogłem sam z gipsem, prawda, się poruszać, więc musiałem mieć pomoc. I ja, mama, zeszliśmy na dół. Mama kupiła w kiosku długopis. Jechaliśmy przez ulicę Matejki Kaponiera i Święty Marcin do Fredry. I stało się. Wyszedłem, doszedłem do budynku. Najpierw gadałem z jedną osobą. I czekałem na egzamin. Noga mi siniała. Weszliśmy do środka. Nie miałem dowodu. Aha, i skierowania. Dobrze, że była mama, bo mama poszła do wuja, bo tamtędy mama mnie asystowała, tak? Więc mama poszła po te dokumenty, bo bez tego by mnie nie wpuszczono. Okazało się, że to sala na pierwszym piętrze. I tam z kimś rozmawiałem, poznałem jakąś tam osobę. No i tak ta procedura trwała długo, tak? Ta rejestracyjna i tak dalej, bo to mnóstwo ludzi zdawało, wchodziliśmy po kolei. Ja akurat będąc tam nogą w gipsie, to się nie pchałem. Zresztą zobaczyłem, że byłem jedyny w takiej sytuacji, że poruszałem się o kulach, tak? W tym sensie, że miałem gips, a to no, po schodach wejść, tak? No to upał. Naprawdę ten czas pamiętam bardzo źle. No i napisałem tak, no nie wiem czy to prawda, ale tak według mojej miary to było, że tam podobno było 400 osób, wyszło, że przy ławce nie siedziała jedna osoba, tylko cztery. Ja tam zostałem posadzony tam, gdzie w miejscu takim, które no nie było komfortowe, kulę położyłem na parapet. No i zaczęło się. Było 6 zestawów. Wahałem się nad dwoma. Jak pamiętam, zestaw drugi. Rozwój miast we średniowieczu. Upadek narodu szlacheckiego. Francja w okresie napoleońskim. Ale ja wybrałem zestaw piąty. Kazimierz Wielki wśród partnerów politycznych. Rządy absolutystyczne i ich idea. Wystąpienia wobec władzy PRL-u. Tu napisałem, że trudność polegała na tym, że były to pytania trudniejsze niż na maturze, a i czasu mało. Tutaj opisywałem również, że no, ta noga mi spuchła, także miałem niekomfortową sytuację, tak siedząc, prawda, tyle godzin. Pisałem w zasadzie 2 godziny 15 minut. Na pierwsze pytanie napisałem 4 strony, na pozostałe też. I tu opisuję jakieś szczegóły, tak, zjazd w Wyszehradzie, proces w Warszawie, pokój w Kaliszu,
z drugiego nie jestem zadowolony. Pisałem najwięcej o Ludwiku XIV, o Prusach, Austrii, trochę o Rosji. Trzecie moim zdaniem najlepiej napisane. Jakbym tak napisał dwa poprzednie, byłoby dobrze. Opisałem wydarzenia roku 56, 68, 70, 76, 81, o śmierci Popiełuszki, prawda? No i ze względu na to, że mnie noga bolała, wyszedłem wcześniej, nawet nie do końca sprawdzając tą pracę, podszedłem do stolika i dałem co trzeba i wyszedłem. Ktoś się pytał, jak poszło, ja odpowiedziałem, że nieźle i szybko o kulach, z bardzo bolącą nogą, szedłem wzdłuż ulicy na taksówkę. No tutaj takie moje wrażenia, nie wiem, czy tak było, ale wtedy tak to odbierałem, że czułem, jak się ludzie na mnie patrzą, że o kulach się poruszam, czułem się niekomfortowo. Napisałem, że ból mnie pokonał. Zapytałem się, ile będzie kosztować taksówka. Pan podał, że 15-20 zł. Jechałem starym Renault 19, ale pojechałem do dziadków, do Lubonia, bo nie wiedziałem, czy mama jest w domu. Po przyjeździe wszystko opowiedziałem. Zjadłem obiad i potem mogłem wrócić po 18 do domu. Z ulgą usiadłem na łóżku, słuchałem sobie muzyki i napisałem, jest 19:25, położę się, aby noga odpoczęła, a potem nauka, no bo jednak jeszcze był egzamin ustny. Podsumowanie tego dnia. Bardzo ważny egzamin, bo na studia, silny ból nogi. Udało mi się zrobić, to tak osobiście, bardzo fajnie włosy. Tego się czułem lepiej. Miałem taką fryzurę ułożoną. Tak. Tak, egzamin poszedł mi średnio, pisałem. W sobotę wreszcie ostatni egzamin ustny. Ale też jednocześnie cieszyłem się, że będąc w takiej trudnej sytuacji, nie poddałem się i pojechałem na egzamin i spróbowałem. Egzamin ustny na studia historyczne był 6 lipca w sobotę. To był ostatni egzamin. Znowu podaję, jak tam wyglądał dzień, prawda? Trochę mnie bolał brzuch, nie wiem, czy ze stresu. Było ciepło, 26 stopni, niebo bezchmurne. Jest 13:05, no i trzeba było jechać na egzamin ustny. Wziąłem tabletkę na układ krwionośny, no bo ta noga ciągle doskwierała. Dowód 40 zł, zawiadomienie. Tak, takie wymogi, żeby to spełnić. I egzamin tam rozpoczynał się dopiero o godziny 15. Dojechałem około 14:40. Tym razem mnie tata podwiózł. Poszedłem z mamą, w środku było już sporo kandydatów. No, napisałem, że tym razem mało, około 30 osób. Usiadłem na schodach, z kimś tam rozmawiałem, z jakąś osobą. Były cztery komisje, wchodziły osoby wyczytane z listy i około 15:40 mnie wyczytali. Wszedłem, usiadłem, dałem dowód osobisty, chwilę czekałem i zostałem przydzielony do stolika numer 4. Komisja zapytała się, co ja zrobiłem w nogę. Powiedziałem, że od koszykówki, tak, nie chciałem mówić do końca, że z własnej głupoty. Zapytali się o moje zainteresowania. Chodziło o zainteresowania pewnie historyczne, bo napisałem, że tutaj podboje interesuje się Napoleonem, bo tak było. No więc mnie zapytali o walki Napoleona po 1805 roku. Aha, czyli wydaje mi się, że komisja robiła taką metodę, że pytała się kandydata, czym się interesuje i takie pierwsze pytanie było takie za free trochę, że można było powiedzieć więcej o swoich zainteresowaniach. No to powiedziałem, że co tam było pod Jeną, pod Auerstadt, ale zapomniałem o Austerlitz, powiedziałem o Iławie, Friedlandzie, o bitwie pod Raszynem, chociaż tak, to nie była ważna walka. Potem komisja mi przerwała. Drugie pytanie było gorsze.
ekspansja terytorialna Turków do XVIII wieku. I tutaj napisałem, że kompletnie się myliłem. Na przykład nie wiedziałem o Półwyspie Bałkańskim, ja mówiłem o Apenińskim. To stres mnie zjadł. No tutaj napisałem, cóż, ja wybrałem ten dział, historię nowożytną. Aha, bo zdaje się, że to drugie pytanie było tak, że kandydat wybierał sobie epokę. Tak tutaj należy to rozumieć. Trzecie pytanie to wybrał mi egzaminator, doktor ze współczesności, zamach majowy, 1926 roku. Powiedziałem o Piłsudskim, pytali się, co jest sanacja. Dopowiedziałem, że z łaciny, ale ja napisałem, znaczy powiedziałem, że to znaczy chyba oddzielenie, a komisja podsunęła mi, że jednak to chodzi o uzdrowienie. No i tutaj omawiałem, prawda, tą grupę zamkową. Tu napisałem, że pomyliłem Mościckiego z Wojciechowskim. Także w tym momencie wiedziałem, że egzamin poszedł mi słabo. A przed egzaminem z Napoleona, z zamachu majowego, czułem się bardzo dobrze. XX wiek lubiłem. Z tymi Turkami to rzeczywiście bym sobie raczej nie poradził, bo tutaj nie byłem aż tak przygotowany. Powrót do domu i dalsza część dnia, a podsumowanie tego dnia wygląda tak. Dziś dopiero zaczynają się dla mnie wakacje. Były utrudnienia przez gips. Zmarnowałem odpowiedź, bowiem byłem w stanie więcej powiedzieć, nerwy. Poziom wyższy to nie matura, nie ma czasu na przygotowanie. Aha, bo to było tak rzeczywiście, że człowiek na maturze miał czas, żeby myśli zebrać, a tu trzeba było od razu pytanie, odpowiedź. Ale napisałem tak. Nadal się nie zniechęcam, będę uczył się historii, choćby dla siebie, bo lubię to robić. Czekać na potwierdzenie wyników. No i ten gips mi tak tutaj bardzo doskwierał, bo napisałem, naprawdę przeszedłem swoje i po zdjęciu gipsu będę bardziej asertywny. Mimo wszystko nie poddam się. No i tak to wtedy w moich myślach, w mojej głowie to wyglądało. Tu taki fragment, strona 85, 7 sierpnia. Napisałem tak. Śniadanie, powiesiłem najnowszy plakat Eminema. Tak, takie to były czasy, że plakaty się kupowało i wieszało. I tu znowu napisałem, przygotowałem się do farbowania. Spodnie farbowałem. Warto dodać, że no dużo pieniędzy traciłem na płyty CD, bo zanotowałem, że w tym czasie kupiłem 16 płyt, tak, przez miniony rok i to kosztowało mnie 948 zł. Więc faktycznie to były ogromne wydatki wtedy, ale nie było innej możliwości, aby zdobywać muzykę, jeśli albo kupować oryginały, albo rzeczy pirackie. 15 sierpnia, strona 88. 90. Tu podaję, że z kolegami chcieliśmy nagrać piosenkę. Tak, kolega wymyślał tekst, ale nie miał jakby koncepcji z kolei tak do końca. Drugi kolega wymyślił około 5 zdań. Ja również dołożyłem od siebie, mając przygotowane prędzej na kartce. I mój pomysł zespołu, który zaczerpnąłem z języka polskiego Młodej Polski, to Konfiteor, wyznaje. Piosenka to miała być tytuł Początek. Tekst napisał w całości ja i dwóch kolegów, ten trzeci jakby w większej części. Refren. Druga piosenka to Koniec z datami. No i tak próbowaliśmy i nagraliśmy faktycznie tę piosenkę. Kolejna sprawa to jest 23 sierpnia, strona 97. Ja nie wierzyłem, że dostanę się na studia, bowiem będąc po technikum, moja wiedza no nie była najgorsza, ale na przykład w technikum nie miałem w ogóle starożytności. Zaczęliśmy pierwszą klasę od średniowiecza. Dlatego starałem się dostać do szkoły policjalnej i tego dnia podszedłem
do takiej rozmowy kwalifikacyjnej, bo takie to były czasy, żeby dostać się na studium, trzeba było przejść. No i pojechałem na ulicę Podkomorską w Poznaniu, szukałem zawodu pokrewnego do mojego, ale w innej szkole. No i opisuję tę rozmowę, wyszedł dyrektor tamtej szkoły, pytał się, znaczy jak wyszedł, kto tutaj jest z kandydatów, powiedziałem, że ja i jeszcze ktoś według listy. Ja poszedłem pierwszy, była komisja trzyosobowa. Jak się dowiedziałem, dyrektor od geografii, panie od polskiego i WF-u. Najpierw padło pytanie, proszę powiedzieć o sobie. No to powiedziałem, jak się nazywam, jaką szkołę ukończyłem, jaki mam zawód. Padały mniej więcej takie pytania, czym się pan interesuje? A ja odpowiedziałem, historia Polski, geografia, czy zna pan języki obce? To pisała WF-istka. A ja powiedziałem, że to jest moja słaba strona, mimo że jestem humanistą. A to skomentowano, to panu się nie chciało, czy może predyspozycje? A ja, że raczej mi się nie chciało. No tak odpowiedziałem. Z polskiego, jakie pan lubi epoki? No to podałem średniowieczny romantyzm, a skomentowano to duża rozbieżność, ale ja na to romantyzm nawiązuje do średniowiecza, neogotyk, zamczyska i tak dalej, do utworu Adama Mickiewicza. Nawiązałem Grażyna, Konrad Wallenrod. Takie pytania były, takie jak prawie na maturze. Napisałem, że uważam, że dają taka wiedza. Aha, to takie coś jest, że czy zdaję sobie sprawę, że będąc w tej szkole jako technik. No, po ukończeniu tego studium nie będę w kadrze kierowniczej, lecz przykładowo recepcji, a związku. Ja odpowiedziałem, że no, każda praca jest ważna, jeśli mamy doby bezrobocia, bo wtedy faktycznie było ciężko z pracą. A dlaczego pan nie kontynuował swojej szkole dalszej nauki? A ja skomentowałem to, czy odpowiedziałem, bo gdybym podjął naukę w swojej szkole, to tylko by zdobył inną specjalizację, a nie inny zawód. Czyli zawód byłby ten sam. Czy jest pan tolerancyjny? Takie pytanie. A czego pan nie toleruje? A ja odpowiedziałem: nałogów, bo niszczy zdrowie, kłamstwa. Lepiej powiedzieć gorzką prawdę niż później kłamstwo, bo to się później i tak wyolbrzymi. Skomentowałem, że kłamstwo pisane jest człowieczeństwo i tylko chyba Pan Jezus nie kłamał. Kiedy by Pan nie skłamał? Tak się zapytano. Nawet to dyrektor takie coś zadał. A ja, gdybym się przeniósł do II wojny światowej i bym. No. Aha, już wiem. W tamtym czasie bym osłaniał Żyda przed Niemcem. To bym skłamał, że to Polak. Tak odpowiedziałem. A dyrektor powiedział, no tak, zaskoczył mnie pan. No i tutaj skomentowano, że wszystko jest ok, tylko że za szybko mówię, a ja, że no, staram się w ciągu tych kilku minut, co mi dane jest, żeby pokazać się jak z najlepszej strony. Tak, tu jeszcze czytam tak na bieżąco, co tutaj można skomentować. No i dobrze, i tu może na tych informacjach się zatrzymam. Faktycznie dostałem się tej szkoły policjalnej i rozpocząłem naukę od początku września, o czym zaraz powiem więcej. Przypominam, mam ciągle 20 lat. 31 sierpnia, ostatni dzień miesiąca, wakacji, znowu pogodnie, praktycznie 2 tygodnie bezchmurne niebo, temperatura 25-29, więc prawdziwa wakacyjna pogoda. I czekam już na moment, gdy będzie czas nowej drogi, czyli szkoły policjalnej. Nie będę już tutaj podawał szczegółów, ale powiem szczerze, że ta nauka w tej szkole była dla mnie trudna, gdyż na przykład było tak, dostając się do grupy podstawowej z języka francuskiego, pani zaczęła dialogować, co to bardzo mnie stresowało.
ale ostatecznie okazało się, że byłem w tej szkole tylko kilka dni, bo 5 września dowiedziałem się, że jestem studentem i cała perspektywa się moja życiowa zmieniła, gdyż zrezygnowałem z tej szkoły, miałem dłuższe wakacje do końca września i od października zacząłem to, co bardzo kochałem i chciałem, czyli historię. Studia historyczne dzienne. Przejdę zatem już do października, troszkę podam klimatu studiów, żeby też sobie uświadomić, jak to wyglądało dawniej. 1 października, dzień spraw, jechałem o 7:25 na UAM, o 8 spotkanie w auli, spotkanie trwało godzinę, tam omawiano sprawy organizacyjne, rozdawanie indeksu, no to było dla mnie coś pięknego, legitymację studencką, zdrowia, karty. Tam ja dałem kartę zapłatą, bo to trzeba było danymi osobowymi, imię, nazwisko, adres, imiona rodziców, rok akademicki, typ szkoły. Spisałem plan, bo podano. I tak to wszystko tu opisuję. Trzeba było przejść jeszcze badania, jakieś takie tam było napisane. No i zaczynamy studia. Strona 142, piątek, 4 października. Obudziłem się rano, jadę autobusem A, bo taka linia kiedyś była, na wykład, który był dopiero po 10 z profesorem o odkryciach w średniowieczu. Co ważne, wystarczy chodzić i będzie zaliczenie. Tak, czyli takie tam dowolne zajęcia, chociaż w programie. Były ciekawe te zajęcia. Muszę dodać, że na studiach bałem się bardzo informatyki, bo wtedy byłem słaby, języka niemieckiego i łaciny. To też było wielkie wyzwanie. Kolejnym problemem to było zdobywanie książek, tak? Trzeba było biegać po bibliotekach, zapisywać się, szukać po bibliotekach lokalnych, więc to była taka gonitwa, kto pierwszy, ten lepszy i też to opisuję. Teraz może strona 178, środa 4 grudnia. Fajny dzień. Rano do południa wyłączy nauka, historia starożytna Mezopotamia, państwa średnioasyryjskie, Babilonia. Tak przeleciał czas, że było już przed drugą. Poszedłem na autobus, dziś było mroźno. Pojechałem do miasta, do sklepu, który taki był mój ulubiony, Trixie, ale był zamknięty. Więc udałem się do Trixie 2, tam kupiłem bluzę. I teraz uwaga, dopiero o 18:30 miałem zajęcia. Przedtem byłem w czytelni, czytałem historię, potem ćwiczenia z historii starożytności. One były bardzo trudne, takie w tym sensie, że jak ktoś nie umiał, to wylatywał zajęć. Pani na początku wołała do mapy, ale napisałem, że dziś było nieźle. Koledzy pojawili się. Dostaliśmy informacje z grupy poprzedniej i jakoś to przeszły te zajęcia. Potem powrót do domu. Napisałem, że jeszcze się pouczę. Jutro od rana nauka. Także jak widać, nauka goniła naukę. Na wykłady, na ćwiczenia. Tak życie moje wyglądało pod koniec roku, gdy miałem rocznikowo 20 lat. Na koniec tej najdłuższej części zdecydowanie podsumowanie tego okresu, kiedy miałem rocznikowo 20 lat. Styczeń, miesiąc dość spokojny, melancholijny, chociaż niezły. W końcu fajna studniówka, ferie. Wtedy już myślałem bardzo poważnie o maturze. Luty to nauka, pisanie matur próbnych. Ogólnie panuje harmonia w moim życiu, z reguły opiera się na domie i szkole. Nadal wciąga mnie muzyka. Marzec, oprócz nauki, załatwiałem sprawy materialne, tak to napisałem, czyli leczenia zęba, naprawa wieży. Nic przełomowego mi się nie wydarzyło. Kwiecień, miesiąc ważny, ale nie najważniejszy. Zakończyłem szkołę, lepiej niż myślałem, ze średnią 4,4. No, wtedy to była bardzo wysoka średnia, rzadko się dostawało pasek na świadectwie.
swoisty rekord, oczywiście w piątej klasy, ale i tak postępy z pewnością najważniejsze było to, że doszło do pożegnania z chodzeniem do szkoły po 5 latach. Maj, oczywiście najważniejszą rzeczą była matura i jej zdanie. Druga rzecz, co oceniam z perspektywy czasu, to nawiązanie kontaktu z taką koleżanką na literę N, która sama się do mnie odezwała. Czerwiec, cóż dodać? Najważniejsze, że przebrnąłem przez egzaminy i fatalna sytuacja to druga połowa czerwca, gdzie nogę sobie skręciłem i trafiłem w gips. Lipiec, leżenie w domu, nauka, jeszcze egzaminy. Walka, by chodzić normalnie. Już pod koniec lipca było dobrze, bo wychodziłem z tego kryzysu, który no sam sobie tak zgotowałem. Sierpień, aby podkreślić wartość tego miesiąca, piszę, że był fajny. Zdawanie na studium, kupowanie płyt CD. Wrzesień, super miesiąc, jeden z najwspanialszych w roku, a może najwspanialszy. Zdobyłem to, o czym jeszcze nie śniłem w styczniu, a więc dostanie się na studia. Październik, zapoznawanie się z nową sytuacją no, życiową, bo to studia. Listopad, dosyć spokojny, nauka. Grudzień, obok września najlepszy miesiąc roku. No i tu są wydatki, podsumowanie całego roku. Tak, jak widać, to dosyć chaotycznie wygląda, no ale to są zapiski takie dla mnie, to na żywo jakby wyjmuję, prawda, po tylu latach, ale jest jakiś pogląd, co robiłem mając 20 lat.